Witam serdecznie, moim gościem Daniel Kopeć, Nuevo Galactico. Witam wszystkich. Daniel, wielkie problemy dzisiaj sprawiłeś swoim rywalom. Dużo biegałeś, dużo rozgrywałeś i dużo strzelałeś tak naprawdę. Jak powiesz, dobrze ci się mijało tych zawodników? No może nie za każdym razem, ale w dużej mierze sytuacji miałeś tam okazję posłać piłkę do bramki. No nie, dzisiaj miałem zdecydowanie swój dzień. Dużo mi wychodziło nawet gdzieś niektóre zagrania, które gdzieś nie miały prawa wyjść, ale jednak wyszły. No cóż, gdzieś 3 bramki, asysta. Myślałem, że coś pomoże, ale gdzieś no jakość zawodników drużyny przeciwnej zadecydowała o tym, że na koniec to oni wygrywają 5-4. Fajny mecz, szkoda, że 3 punkty nie są nasze, no ale za tydzień jest szansa na rewanż. No właśnie, ta druga połowa niesamowicie szalona, bym powiedział. Wyprowadzacie tutaj kontry z 3-0, robi się 3-3, ale w końcówce dajecie sobie trafić 2 razy głupio troszkę, moim zdaniem, gola. Skąd te błędy? To jak powiedziałem, no też drużyna Prestige House ma bardzo dobrych zawodników jakościowo, gdzieś każdy indywidualnie potrafi dużo zrobić i tak też przy 4. i przy 5. bramce miało miejsce, no gdzieś gra 1-1, szybka kiwka, bramka, no i co tu dużo powiedzieć. Także tak fajnie się składa, że potrafimy wyjść z 0-3 po pierwszej połowie, doprowadzić do remisu, gdzie się już wydawało, że no po meczu, tak, jakieś emocje były, myślę, że każdy czuje się zadowolony, a błędy indywidualne się zdarzają i na tym polega piłka. Takie moje podsumowanie tego sezonu. Pierwsze 3 najlepsze drużyny, czyli Magbud, ma swoich takich killerów. Jest to Kasper Chruszlicki i Łukasz Kruczek. W Prestige jest to Maciej Hedwig i Marcin Hajduk. Gdybyś chodził częściej, to z Kasprem niesamowity duet mógłbyś stworzyć, bo obydwaj macie cięcie na bramkę. No tak, gdzieś późno doszedłem do zespołu, gdzieś późno przyszła, gdzieś kolega zadzwonił. Ale myślę, że jeśli Kacper będzie zdrowy, ja i będziemy mieć czas i będziemy grali w każdym meczu, to myślę, że jesteśmy w stanie tutaj dużo, dużo namieszać i bić o awans. Dziękuję za wiatr. Dziękuję uprzejmie.